Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii FIFA 21, Kariera Menadżera. No i oczywiście dzisiaj zaczynamy nową serię z Kariery Menadżera. No i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ostatnim odcinku poprzedniej serii, będzie to trzecia liga niemiecka. Tylko tak właśnie już nawet zobaczyłem sobie miarę, no i myślałem nad dwoma drużynami. Myślałem nad Tom, bo to jest jedyna taka dość ciekawa drużyna w trzeciej lidze niemieckiej, bo to jest jakby drużyna zrobiona przez mniejszość turecką, która żyje w Niemczech. No bardzo naprawdę to jest ciekawa drużyna, ale pomyślałem sobie, że nie chcę jednak. Chcę drużynę, która ma jakąś historię i będzie to Kaiserslautern. Tą drużynę sobie wybieram, bo też to jest drużyna, która jest w trzeciej lidze aż niemieckiej, a przecież to drużyna, która 4 tytuły mistrzowskie i 2 puchary krajowe zdobyli. No to naprawdę bardzo tytułowana drużyna i tą właśnie sobie drużynę dzisiaj weźmiemy. No idziemy dalej. Ustawiam wszystkie zawsze tak samo, zostawiam. No i możemy dawać dalej, przejść dalej. No będzie to ciekawe, bo też dawno nie mieliśmy takiej kariery w sumie. Tylko tam naprawdę graliśmy w... To pierwsza kariera w FIFA 27. To właśnie była kariera z Boltonu i to była, no na razie sobie nazwę to tak krótko, to była kariera z Boltonu i to była właśnie chyba czwarta liga, nie wiem, tak, czwarta liga angielska i tak to potem mieliśmy pierwsze ligi, tak, wracamy w końcu do jakichś niższych lig i będzie to Kaiserslautern. Tak wygląda nasza drużyna. Napad 23 lata. Temat 29, 25, 22, coś bym takiego zaproponował w sumie. Tego zawodnika bym sobie wziął. On tu wchodzi. Jeszcze jakieś zmiany? Środkowy obrońca? Nie. Lewy obrońca? Nie. Tak, możemy... 27. 28. 26. 25. No i chyba w sumie tam ile to mamy w porównaniu? W sumie 23-25, dobra. No tak w sumie będzie wyglądała nasza jedenastka, jak na razie. Pewnie zrobimy jakiś transfer. Tylko tak właśnie. Przejdźmy jeszcze do centrali. Czy ktoś nie jest u nas wypożyczony? Na pewno ktoś jest u nas wypożyczony. Nie wierzę, żeby to wszyscy byli nasi zawodnicy. Na wypożyczenie w Kaiserslautern. Jeden z naszych napastników. No to nie tak źle. Drugi już napastnik też jest wypożyczony, ale on nawet nie jest na ławce. To nie, jest dobrze. No i teraz po kolei, w sumie w miarę sobie to uporządkuję. Kto jest najsłabszy overallowo? 64 bramkarz, tak, 64 bramkarz. No to krótko mówiąc, poszukam sobie nowego bramkarza jakiegoś. Nie patrzyłem nigdzie w sumie za jakimś talentem, bo chciałem w miarę wszystko sam wyszukać. Więc sobie poszukamy jakiegoś bramkarza. W sumie z tej ligi może nie. Zacznijmy od tych, od na przykład ligi austriackiej. Naprawdę młodego bramkarza jakiegoś. Nie wiem naprawdę nawet, czy oni będą jacyś bardzo utalentowani, czy nie. Tylko po prostu szukamy sobie. I w sumie właśnie to jest FIFA 27. To chyba od FIFA 20 już jest ten dynamiczny potencjał. Van der Wurta już miałem raz w poprzedniej serii, więc chciałem coś nowego. Idziemy dalej. Możemy teraz przejść do Championship, tak, czemu nie? I mamy tu kogoś, czy nie? No na razie nie ma tu ani jednego utalentowanego miarę zawodnika. Trochę mnie to dziwi, szczerze. Myślałem, że już w drugiej lidze angielskiej będzie przynajmniej jakiś dobry, młody, utalentowany bramkarz, no ale widocznie nie. To idziemy do Premier League.
Meslier na pewno nie będzie tani, więc nie, nawet nie będę patrzył. Ligę. Tu mam jakiegoś pierwszego. Jeszcze tu mamy kogoś, tak. No i w górę znowu Majecki Radosław. W sumie czemu nie, ale chyba też nas nie będzie stać na niego. Chevalier. On ma małą dość klauzulę, więc to mi tak mówi, że powinien mieć klauzulę większą niż warto, więc powinniśmy móc go ściągnąć. To mi się daje, że dam radę. Chociaż oczywiście tu mamy innych zawodników, jeszcze sobie poszukamy. Dobra, Niemcy już za nami, dalej idziemy. Eredivisie. Tu nie będę dosłownie na wszystkich patrzył, ale właśnie z Ajaxu mogę się spodziewać, że będzie ktoś utalentowany. Dobra, to też z Holandii. Teraz chyba tak, Liga Włoska. Tu mamy jakiegoś jednego z Atalanty. W sumie Liga Portugalska też to jest dobra opcja, tak bym powiedział. Ktoś jeszcze z Filar. Kiedyś był talentowany, więc w sumie czemu nie. Mamy i tak, jeśli chodzi o te raporty, to możemy dość dużo zawodników z tego co widzę brać. Z reszty świata też warto czasami patrzeć, czy nie ma kogoś. Bo w sumie naprawdę nigdy nie patrzę, a też możliwe, że są jacyś młodzi, tak jak Trubin właśnie, to z prawdziwego życia też miarę kojarzę, oglądając go w Lidze Mistrzów. Jeszcze La Liga Santander. Dobra, to tyle w sumie tych bramkarzy. 16 dni będziemy musieli czekać, bo jeden tam trochę dłużej. Mamy jakąś kadrę juniorską. No kogoś musimy mieć. Tak, w sumie to dobra. No i wyślemy go też na 3 miesiące, żeby w Niemczech tutaj od razu szukaliśmy jakichś juniorów. W sumie też mamy w szkółce juniorskiej. Mamy coś ciekawego. Najwyższa overall 56. No i to w sumie ci. Ten w sumie nie będzie nam potrzebny, jak już to go zmienimy na środkowego pomocnika. Ale na razie nie będziemy nikogo brać z tej szkółki. Na razie będziemy się to bawić. Może zauważyliście, że nasz trener się nazywa Jerzy Brzęczek. W sumie nie robiłem go na podobiznę, ale w sumie tak sobie pomyślałem o jakimś wolnym trenerze, który nie trenuje nikogo tak w prawdziwym życiu. No i pierwsze co mi przyszło to Jerzy Brzęczek, więc czemu nie? Może tu mu się z klubem jakąś uda. Z reprezentacją mu się nie udało, to może klub jakiś dobrze poprowadzi. No, oczywiście kapitan przywitał. Pierwszy mecz będzie Parc des Princes, czyli gramy na stadionie PSG w tym turnieju. Przegrywamy z... to jest chyba drużyna... Nie jestem pewna, ale mi się wydaje, że to jest drużyna rumuńska. Tam mi się coś wydaje. Ale pewnie nie jestem. Oxford teraz, to wiem, że to jest drużyna z czwartej albo trzeciej ligi angielskiej. No i zaczynamy z niej spotkanie. Kolejna porażka, no to niestety... Dodatkowo jakichś pieniędzy z pucharów tych zaproszeniowych nie dostaniemy. Jeszcze ostatnie spotkanie, to już nie jest ważne. Gramy z Nancy. Szybka symulacja. 2-2 kończymy. No i będziemy, nie wiem w sumie kiedy zaczyna się ten sezon ligowy, kiedy pierwsze spotkania ligowe. A do tego czasu mam nadzieję, że bramkarz będziemy mieli jakiegoś. 24, ten ma 23. W sumie czemu nie jeszcze? Dopłacają. A to jest prawy pomocnik. A nie, dobra, może nie. Na razie nie chcę w sumie nikogo sprzedawać. Wolę sobie tak zostawić, tak jak mamy. A w sumie jeden z zawodników, którego mogliśmy sprzedać, to nasz bramkarz. No bo w sumie jednak. No nie będzie na ławce siedział.
bo ten Otto chyba co tam jest, on jest 19-latek, więc tego mogliśmy w sumie sprzedać. Za niedługo pierwsze raporty powinny być, bo około 12 właśnie miało być, po 12 lipca. Mamy raport jeden na razie, Huf. Nie, bo my nie chcemy sprzedać napastnika. Jeszcze tych raportów nie mam, myślałem, że będą wcześniej. Mam już dość ciekawą ofertę na naszego bramkarza i dość szczerze więcej niż się spodziewałem. Dajmy na razie taką troszkę większą w sumie kwotę. Możliwe, że się nie zgodzą, ale na razie większą, bo w sumie tak jakbyśmy teraz sprzedali, to jeszcze nie mamy pewnego tamtego bramkarza, a tu pierwsze mecze się będą zaczynać. No i pierwsze spotkanie będzie z... No w sumie mamy te raporty, no to super. Rozmowy z pełzaniczym, czy jednak nie aż tak dużo, jednak trochę się trochę przeceniłem, można tak powiedzieć. I teraz poszukamy tego bramkarza, co jest najlepszym w sumie takim aby wyborem. Nie chcę zmienić. Dobra, Radosław Majecki. Nie chcę. A w ogóle nie możemy w ogóle. Naprawdę żaden? A, Trubin. A, i wywaliłem go. Dobra, no to Trubin. Może być Trubin. W sumie to nie wiem, czy jest sens przydatem naszego bramkarza. Bo w sumie to jest podobny bardzo poziom. Wręcz ten sam. A sprzedałbym go, znaczy kupię go tylko przez to, że on po prostu jest taki sam overall, no ale o 5 lat młodszy. No to jednak jest różnica. Spróbujemy właśnie wynegocjować kupno, a w sumie o to... Zostanie nam na pewno pieniędzy na transfer kolejny. W sumie to następny transfer to mógł być co? Ten napastnik ile ma? 23. A ten obrońca? 27. No to nowy obrońca i Winklera byśmy sprzedali. Tylko najpierw chcę poszukać tych obrońców. No więc przejdziemy znowu, poszukamy tych obrońców. To te same filtry oczywiście. No i zaczynamy od tych, tak samo od tych oczywiście najsłabszych lig, bo tu też nieraz są ciekawi jacyś zawodnicy. Mamy pierwszego. Dobra, pierwsza liga za nami. Tu mamy kolejnego zawodnika, klauzula 5,5, to... Dobrze, bo to znaczy, że po prostu musi być mniej wart, skoro ma taką klauzulę. Dobra, tego też bierzemy. Jeszcze ktoś? Dobra, to idziemy do następnej ligi, Championship. 16-latek nawet jest. O, tu mam pierwszego jakiegoś. Wilmot, to o nim trochę słyszałem. Wood też w sumie dobra, czemu nie? Dobra, nie będziemy więcej szukać, pójdźmy do Premier League. Wesley Fofana, on na pewno nie będzie do kupienia, bo po prostu... No, wiem to po prostu. Eric Garcia? Może, nie wiem. Choć nie wiem właśnie, czy ten Eric też nie będzie za drogi. Ten na pewno będzie za drogi. Dobra, no to na razie poczekamy, bo nie możemy więcej, no bo niestety nie możemy tych scoutów wysłać więcej. Bardzo transferu z Pachić. W sumie to wyjdzie na to samo, więc ten ma 64, a
Rubin ma ile? 63. No to właśnie, to wyjdzie. Wyjdzie to samo, więc dobra, może już spachić, odejść i w sumie zarobimy, bo jednak wyjdzie nam na lepiej to. Spróbujemy tak, w taki sposób. Parę set tysięcy zdobędziemy na tym. Ale ja by to powiedział, może by to trochę powiedzieć, to nazwać wymianą. Pierwsze spotkanie kolejki w trzeciej lidze niemieckiej kończy się niestety porażką. Przegramy 2-1. Nie wiem w sumie, jakie cele sobie zakładam na pierwszy sezon, czy od razu dawać sobie, żeby awansować do drugiej ligi, no bo nie wiem naprawdę, jak sobie poradzimy. Nie wiem, jak ta drużyna miara poradzi w życiu, nie patrzyłem, jak sobie radzą. No idziemy dalej, będziemy oczywiście teraz czekali na te raporty, a to jeszcze chwilkę pewnie potrwa. Nie chcę tego napastnika sprzedawać obecnie. Trubin akceptuje kontrakt, to super, no i mamy już nowego bramkarza, który oczywiście w sumie dostanie szansę na następne spotkania. Które będzie nawet, nie wiem szczerze, co za drużyna. Spanić 2200. Akceptujemy od razu, aż tyle, że nam chcą dać. Support, czyli do Japonii sobie pójdzie. Szybka symulacja. Spanić jeszcze, można powiedzieć, mecz pożegnalny. Wygrywamy 1-0. Spanić rozmowę z Pepsi, no to dobrze, nieważne w sumie, bo i tak nie do nich chciałem. Chciałem, żeby do Sapporo poszedł, bo lepszą cenę oczywiście dają. Idziemy dalej. Spach jest sprzedany, to super. Spalvisa w sumie zostawmy na razie. Automatycznie już Trubin jest, no to super. Teraz spotkanie z kim, za chwilę się dowiemy. Mamy pierwszy raport wywiadowczy, to super. W sumie, takiego zawodnika byśmy sobie podpisali, bo ma potencjał 93. No i zaczynamy to spotkanie. Szybka symulacja. 2-2, remisujemy. Idziemy dalej, nie mogę się czekać tych raportów, bo już trochę długo to trwa. Te raporty. O tych obrońcach oczywiście. Nie chcę na to patrzeć, szczerze, nie chcę tracić czasu na tę ofertę transferu Hufa tego. Nie wiem, jak to się czyta, przynajmniej to nazwisko. Mamy tutaj nowych zawodników na liście naszej. Zrobiłem poza nagraniami kolejną listę nowych zawodników, które jeszcze poszukałem. Bo w sumie nie chciałem wam na odcinku w sumie jeszcze drugi raz robić to samo. To trochę nudne byłoby trzeci raz tak szukać, więc poza odcinkiem poszukałem tych zawodników. I pod koniec sierpnia będziemy mieli okazję jakiegoś środkowego obrońcę podpisać. Nawet nie wiedziałem, że mam tak młodego i dobrego w sumie prawego obrońcę. Tym bardziej go za nic nie chcę to sprzedać. Mamy malutką przerwę między meczami, bo widzę, że dość długo nie gramy następnej kolejki. Teraz będziemy grali. Będzie to spotkanie z drużyną z Monachium. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa cała ta drużyna, cała nazwa tej drużyny. TSV Monachium, tak. Nie, będziesz na ławce. Same najlepsze jednostka, tylko niech wychodzi na takie mecze. I Trubin debiutuje oczywiście dzisiaj. 1-1, Puri jest jedną bramką dla nas. Ciekawą drużyną też do kariery menadżera Bayern, druga drużyna Bayern, no w sumie jakbym doprowadził tą drużynę Bayernu do pierwszej ligi, to takie według mnie byłoby dziwne mieć te dwie drużyny Bayernu jakby w pierwszej lidze, no głupie by było to trochę jak dla mnie.
No ale mniejsza z tym, idziemy dalej. Kolejne raporty, ale to jeszcze nie wszystko, bo wszystkie będą pod koniec gdzieś sierpnia. Teraz będziemy grać z Dynamo Dresden, też w sumie ciekawa drużyna, bo niedawno, znaczy no i dawno, no bo i w Bundeslidze była bardzo ciekawą drużyną. No ale ostatecznie teraz już niestety aż spadli do trzeciej ligi. No i grałem z tym Dynamo Drezno. Szybka symulacja. Porażka 2-1, niestety chyf, nie wiem, z jedną bramką. Według mnie ten pierwszy sezon jest taki, nie będzie znowu, żeby musimy walczyć o tą, chciałem tak o tą drugą ligę, chciałem tak, żeby skończyć pierwszej dziesiątce, tak było fajnie. Tego środkowego obrońcy miałem jednego sprzedać. Tylko który to miał być? Winkler, tak, Winklera. Co oni chcą? Mam wszystko pod kontrolą, dobra. No, czyli typowe, to co zawsze w każdej karierze menadżera jest naprawdę. Wiesbaden teraz będzie naszym rywalem. Oni chyba spadli z drugiej ligi, jeśli dobrze kojarzę. I to jest pierwszy ich sezon w trzeciej lidze. Mamy tych raportów. I mamy wszystkich zawodników chyba, jeśli nie mylę. No to możemy teraz od razu od góry overallem. To Shears. Nie chcę zmienić barw. Nie chcę. Nie chcę zmienić barw, ale zaakceptował ofertę od Sheffield. Nieźle. Dobra. Wielu tych zawodników nie chce odejść naprawdę. Tego moglibyśmy zdobyć. No, w sumie tak. 5,5 miliona. Mamy tyle, czy nie mamy? Nie mamy tyle. A jaką ma pensję? Pensję ma 4600. Na styk moglibyśmy sprawdzić. On chyba 5500 chciał, on 5500 chyba miał klauzulę. Tak, no to... On zarabia chyba 4 coś zarabiał, więc zaoferujmy mu na początku 4. Fajnie było jeszcze strzelać Winklera przed końcem okienka transferowego. Przegrywamy z Wiesbaden czy do jednego, ale to jest jedna pewnie z tych drużyn, które trzeba oczekiwać, że będą powinna skończyć na samej górze tabeli. No idziemy dalej. Na razie po 6 kolejkach 16 miejsce, no nie jest za dobrze, a to dopiero początek. Mamy wielu zawodników, którzy się będą robić coraz lepsi. Myślę, że będzie ciekawie, dobra robota. Akceptuję. No to super, mamy nowego zawodnika. Wydaliśmy co do 1 euro praktycznie w pieniądze. Dostaną 18 tysięcy budżet transferowy i na pensję 6 tysięcy. Ale warto, bo naprawdę takiego zawodnika 18-latego nie jest? Nie, 19-latek, ale i tak będzie bardzo dobrym zawodnikiem. No i mamy już trochę ciekawie. Budujemy od obrony w górę, choć oczywiście tak nie był mój plan, tylko no po prostu tak wyszło, sprawdzając na wiek w miarę. Mamy może ofertę transferową za Winklera? Nie, ofertę pożyczenia od to. Nie, bo Otto będzie naszym rezerwowym bramkarzem, więc niech będzie cały czas u nas na ławce. I zobaczymy, no mam nadzieję, że jeszcze ktoś tego Winklera będzie chciał. Bo jeszcze 7 godzin zostało, tu mamy też prezentację, by było widać naszego zawodnika nowego. 6 godzin, no i oferty za Winklera nie ma. I pewnie nie będzie niestety, szkoda, bo jednak przydały nam się pieniądze. Naprawdę by nam się przydały.
4 godziny do końca. 3 godziny do końca i dalej nic nie ma, to już jest po prostu za późno. No nic, zostawimy go i możliwe, że w zimie uda nam się sprzedać. Zobaczymy, jak się z nim potoczy. Mamy pewnie raport wywiadowczy. Tak, super. Tego sobie w sumie weźmy. Czemu nie? Nie muszą być znowu... To jest do trzeciej ligi niemieckiej. Tu nie muszą być super znowu zawodnicy sami. Dobra, no idziemy dalej. W sumie to przemijmy, bo tak naprawdę my nie mamy meczu reprezentacyjnego, to trochę zejdzie. Z tymi treningami jeszcze. Jakie świadomości pewnie mamy, ta... No niech siedzi na ławce na razie. Nie myślę, żeby wychodził z tej ławki. Gram z trzecią drużyną w tabeli obecnie, więc no nie będzie to takie łatwe spotkanie. Szybka symulacja. Porażka 1-0 niestety. A tak jak mówię, to jest skład młody, to jest skład, który będzie robił się coraz lepszy. I ten pierwszy sezon, no nie naciskam, żebyśmy byli niesamowici jacyś. Kolejny raz trochę dłużej czasu się stracić, no... Trochę to zajmują te mecze między, bo te treningi dość długo zajmują. Nawet jak dam tą szybko, tak pomijam je, to i tak zawsze to trochę się traci na tym czasu. Winkler chyba? Nie Winkler. No i teraz gramy z ostatnią drużyną chyba w tabeli. Szybka symulacja. Zwycięstwo 2-0 po dwóch bramkach Huta, nie wiem, nie wiem dokładnie. Jakaś wiadomość, mamy 14 też miejsce po 10 chyba kolejkach i 8 punktów mamy. Chyba tak to wygląda. Nie, 8 kolejek, 8 punktów dokładnie. I to jest dopiero początek sezonu i mamy chyba 38 kolejek, jeśli nawet jest 20 dużym w tabeli, to powinno być 19 kolejek, chociaż szczerze nie znam, nie jestem ekspertem. Duisburg, pierwsza drużyna jak na razie w tabeli, no to będzie ciężkie spotkanie. Nie dziwię się, przegrywamy 3-0. Można było się tego spodziewać. Spadam na 15 miejsce. Choć to wszystko jest dalej oczywiście blisko, bo to są te pierwsze kolejki. Raport o juniorach, to fajnie. Odrzuć tego też. Tego oczywiście, że podpiszemy. Odrzuć, tego też odrzuć. Dobra, mamy paru ciekawych zawodników. Paru ciekawych juniorów w sumie. No i gramy z tą drużyną założoną przez mniejszość turecką, która żyje w Niemczech. Czyli Turguczu? Nie wiem co to jest za, dokładnie jak to się wymawia. No a zaczynamy to spotkanie. Remis 1-1. Szkoda, będę miał nadzieję, że może się uda tu wygrać. Ale zgarniamy punkt. No w sumie dla nas to każdy punkt jest ważny. No kolejna właśnie przerwa. Ingolstadt. Jeszcze niedawno im byli w Bundeslidze w 2016. A teraz aż spadli do trzeciej ligi. Też no nie najlepiej się im wiedzie w ostatnich latach. No i możemy zaczynać. Rubin poszedł mu overall w górę, super, ma już 64. I wygrywamy 1-0, fajnie. Spalwi z jedną bramką, no nie patrzę, który Ingolstadt jest w tabeli. Ale oczywiście każde zwycięstwo jest bardzo ważne. Mam jakąś jeszcze wiadomość, nie zobaczyłem tam. Hanslik za mało gra, to weźcie go z powrotem, szczerze mnie to niezbyt interesuje. To nie jest jakiś kluczowy dla nas zawodnik. No i gramy z Bayernem teraz drugim. Chciałbym jeszcze jedno zwycięstwo i moglibyśmy w sumie kończyć pierwszy odcinek. Tylko właśnie fajnie byłoby skończyć na zwycięstwie. Gramy z Bayernem, szybka symulacja.
kończymy, nie, no znaczy nie kończymy, no bo w sumie przegrywamy, więc mamy wygrać, żeby skończyć ten odcinek. Oby to nie trwało wieczność. Spalić ma 66, czy on właśnie powinien nagrać, no to? Nie. Jednak nie. Następne spotkanie, nie wiem z kim to będzie. Będzie to Halle jakieś. Szybka symulacja. Kolejna porażka, szkoda. Jednak nie wiem, według mnie mamy dość dobrą drużynę, więc trochę mnie dziwi, że jednak jest więcej porażek niż myślałem. I szczerze, to zarządowi się już niezbyt podoba i mi też w sumie. No dobra, jeszcze spróbujmy wygrać, może teraz. Albo w sumie dobra, nie będziemy przeciągać. To spotkanie będzie po prostu ostatnie. Gram z ostatnim drużyną w tabeli, Magdeburg. Szybka symulacja. No naprawdę, z nimi też przegrywamy. No nie robi się, nie robi się za ciekawie, naprawdę. 47 ich zaplanowałem spotkanie, no to super, zaczynamy ten odcinek. No nie wiem czemu ta drużyna tak słabo. Mamy dobrych zawodników i to mnie trochę dziwi. No dobra, kończymy ten odcinek teraz. No i w sumie dzięki wam za oglądanie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że zostaniecie na całą serię. Oby była ciekawa i oby nie trwała tylko jednego odcinka, bo mogą nas zwolnić. Mam nadzieję, że tak się stanie. No ale nic, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!